Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Lewon Aronian, czołowy zawodnik świata, aktualnie zajmujący szóste miejsce w rankingu FIDE, zmienia barwy narodowe. Reprezentował Armenię, teraz będzie reprezentował Stany Zjednoczone. Nie bez kozery, teraz przeanalizuję jedną z ciekawszych partii Lewona Aroniana. No i tutaj z 2017 roku partii rozgrywał z Magnusem Karol. Senem. Moi drodzy Lewon Aronian, niezwykle interesująca postać, bardzo sympatyczny człowiek, z tego co wiem. Bardzo fajnie gra w szachy, niezwykle ideowe, wymyśla różne ruchy, bardzo ideowe, bardzo twórcze i to się chyba w szachach przede wszystkim liczy, jeżeli chodzi o Jakąś kreatywność, no zapraszam serdecznie. Przejdźmy od razu do rzeczy. D4 rozpoczął tutaj Lewon Aronian. D5 odpowiedział Carlsen. C4 posunięcie C6. Obrona słowiańska nam się tutaj szykuje. Skoczek na F3. Jak bierzemy tego pionka, jest dużo opcji białymi. Można i zagrać A4. Chodzi o to, żeby tego pionka na przykład próbować odbijać. Można też pewnie E4, E3. Są różne opcje po wybiciu na C4, ale głównie tego zawodowcy nie robią. po skoczku na na F6 zostaje zagrane skoczek na C3. E6 ze strony Mistrza Świata. Oczywiście też istnieje inny ruch pod tytułem, powiedzmy, wyprowadzenie gońca po diagonali. Może nie na G4, ale na F5 też można w ten sposób grywać. Tutaj zachowanie tego gońca może też powodować bardziej skomplikowane i ciekawe pozycje. I po tym posunięciu poszło E3. Tak też można. Zobaczcie, że y, powiedzmy, grając z gońcem na G5, y, możemy y, rozegrać y, system botwinika w gambicie hetmańskim. Tutaj, jeżeli byłoby bicie na C4, to potem E4, i tam są takie domki, takie tasiemce. Mam nadzieję, że mniej więcej widzicie o co chodzi, ale to jest odrębny temat, moi drodzy. E3 również można zagrać, żeby od razu bronić pionkę na C4, a 6 ze strony czarnych. No i tutaj Aronian wybiera posunięcie b3, ruch b3 wspomaga przede wszystkim c4, jest to normalna sprawa, tak można grać, jeżeli na przykład by nastąpiło b5, to generalnie tego pionka można sobie zostawić, rozwijając figury nadal, powiedzmy goniec d2, goniec b2, goniec d3 i gramy w szachy dalej, rozwijamy dalej figury, robimy roszadę. Goniec zagrywa na b4 w tej sytuacji i goniec zagrywa na d2, musimy bronić, sprawa prosta. Skoczek na D7. Tutaj mistrz świata wyprowadza kolejną figurę. Ten skoczek tu się na D7 czuje dobrze w tej strukturze pionów, to już wielokrotnie wspominałem, pamiętajmy o tym. Moi drodzy, tutaj goniec zagrywa na D3, normalna sprawa. I ze strony mistrza świata nastąpiła Ro-Shad. Mój drodzy, co by było jakby pionek zbił na c4, zobaczcie jaką bardzo fajną funkcję spełnia ten pionek, no moglibyśmy wybić, tutaj głównie też chodzi o to, żeby czarnymi zagrać e5, taki ruch teraz jak najbardziej istnieje, absolutnie nie wybijajmy tutaj pionka, bo możemy mieć ogromne kłopoty, gdyż na przykład skoczek c5 wchodzi z tempem atakując tutaj gońca, ewentualnie po wybiciu jakiś skoczek g4 i na e5 odbijamy, struktura pionków białych się totalnie sypie, a czarne tu są wielce zadowolone z tej pozycji, ale bardzo ciekawy ruch, hetman b1, e, z Taką niewielką przewagą białych w tym momencie. Tutaj atakujemy stępem gońca. No i przy okazji Hetman z gońcem fajnie współpracują. Na H7 sobie tam zerkają delikatnie. Aczkolwiek tam nie ma jakichś pułapek, nic w tym, nic w tym stylu się nie dzieje. Ale bardzo ciekawy taki też ideowy ruch, warto o tym pamiętać. Chodzi też o to, że po tym wybiciu na C3 go nie dbije i nie ma widełek na 4 gdyż go tutaj z Hetmanem również współpracują. No cóż, szachy są niezwykle, znaczy może nie skomplikowane aż tak bardzo, no ale są skomplikowane. Ale myślę, że na tym to właśnie polega, że nie są aż takie proste, jeśli chodzi o jakiś tam poziom, poziom gry, na jakimś poziomie, może nie są aż takie łatwe dobra, lecimy dalej, bo ja bym się zagadał moi drodzy, po Roszadzie tutaj e, mistrza świata, Roshadę robi również Aronian, Hetman E7, Hetman przygotowuje przede wszystkim pionka do E5 musimy być tego świadomi, i tutaj już mi się podoba e, ruch, który zagrywa Aronian e, myślę, że rzadko spotykany przynajmniej ja e, widziałem go rzadko, znaczy w ogóle pierwszy raz w zasadzie spotykam taki ruch trzeba się tutaj przyznać jasno, no ale e, jak analizujemy różne partie, to możemy się dowiedzieć naprawdę bardzo ciekawych rzeczy, goniec C2 na początek, tak jak tak sobie spojrzę na, ten, na to posunięcie, wydaje się to takim dziwnym ruchem. No bo dlaczego goniec stojący w środku szachownicy, on jest aktywny, zagrywa sobie na C2? O co tu w ogóle chodzi, moi drodzy? A no właśnie, musimy teraz wiedzieć, że ten goniec na C2 spełnia taką bardzo ważną rolę, bo tutaj, generalnie, jak już wspominałem, czarne chcą grać E5. I co by było po E5? Po E5, moi drodzy, zgad... zgadnijcie, jakie teraz posunięcie zagrały białe? Yy, powiem szczerze. Ja sam nie wiem, czy bym zgadł, ale dajmy sobie szansę. Można sobie zatrzymać materiał i pomyśleć, co by mogły zagrać tutaj białe, żeby uzyskać taką. No, przewagę, może nie aż taką wielką, ale jednak myślę, że pozycję bardzo zado zadowalającą z inicjatywą. Aron bardzo lubił grać z inicjatywą. Moi drodzy, może nie uwierzycie, ale skoczek D5. Skoczek D5. O co w ogóle w tym posunięciu chodzi? Niezwykle ciekawy ruch. Chodzi o to, że po wybiciu na d5, no bo trzeba zbić, bijemy na b4, hetman bije na b4 i bijemy na e5. No i zgodzę się, że tutaj czarne powinny w tym momencie wybić pionka, tutaj odbijamy tę figurkę. No i pozycja tam jest nieco, le nieco lepsza białych, nie będziemy mocno wnikać, bo to jest no, naprawdę, myślę, że mocno teraz niepotrzebne, ale Zauważmy, co by było po odejściu skoczka. No bo to nas najbardziej chyba interesuje, gdy mamy figurę więcej, to chcemy ją zachować. No tutaj wystarczy wybić na D5. I serio, ta pozycja jest dla białych trochę lepsza. Są trzy pionki za figurę. Przede wszystkim te, te centrum jest niezwykle bojowe i bardzo silne. Myślę, że nawet po wymianie Hetmanów można nieźle grać. Generalnie ten goniec zwolnił tutaj drogę dla Hetmana. Ten Hetman ma też opcję zagrania na D3 i od razu atakowania na H7. To taki może też powiedzmy goniec C2 takim ruchem jest troszeczkę wyczekującym no w każdym razie ta pozycja myślę, że e, dla białych jest niezwykle satysfakcjonująca e, bym wolał grać to białymi powiem szczerze niż czarnymi jeżeli miałbym, miałbym wybór, no cóż e, przejdźmy dalej, e, moi drodzy w partii pogonie C2 wieża zagrała na D8 no Carlsen raczej wiedział co się święci po tym posunięciu, to, to są zawodowcy moi drodzy, e, oni tutaj e, widzą pewne rzeczy, no ale widać, że Aronian e, bardzo przygotowany i kolejne posunięcie szokujące e, no, nieprawdopodobny ruch. Już powiedzmy w debiucie, już gra środkowa się zaczęła. I białe zagrywają niesamowite kopnięcie. A3. W ogóle, w ogóle o co chodzi? A3. Jestem w szoku. Przecież czarne tutaj biją. Powiem Wam tak. Silniki podpowiadają, że trzeba bić na A3. Z taką minimalną przewagą minus 0,2 dla czarnych. Ale to jest, to jest w ogóle. Ja by, tego bym nie brał pod uwagę. Grają ludzie, oczywiście, ale mistrz świata e, liczy warianty niezwykle precyzyjnie, więc e, no, ten ruch przede wszystkim A3 na pewno był przygotowany. Tak, tak przypuszczam, bo nie sposób wymyślać ruch A3 przy partii i dalsze konsekwencje. Moi drodzy, Aronian zbija na A3. W ogóle jestem w szoku. Oddał Pionka. I jakość. Tutaj Mistrz Świata przyjmuje ofiarę. Oddanie jakości i pionka w debiucie. I powiem Wam, że silnik ocenia sporą przewagę, ale ze względu na materiał. Ale, no właśnie. To jest niezwykle ciekawe w dzisiejszych czasach. Chociaż ta partia była rozgrywana 4 lata temu, niecałe. Więc to jeszcze takie czasy współczesne bardzo. I muszę przyznać, że niezwykle ciekawa idea. Moi drodzy, co grać dalej? No C5 trzeba. No właśnie. Białe mają e, jakość mniej i piona. Ale zakłopotał się tutaj Hetman. E, I to jest główny cel. Zauważcie, że jak Hetman by na A5 zagrał, no to mamy skoczek D5 z atakiem na Hetmana. Odbijamy jednego pionka. Hetman dalej się pulta tutaj na tym skrzydle, że tak powiem. No właśnie. E, co grać czarnymi? No czarnymi... E, Tutaj silniki podpowiadają B5. Ja tego ruchu nie rozważałem za bardzo. Tutaj trzeba grać B4. Hetman ma problemy. A myślę, że jak ktoś jest bardzo zainteresowany, czy złapiemy Hetmana, czy uzyskujemy jakąś mocniejszą przewagę, ja się w to nie zagłębiałem eee, aż tak bardzo. Ale warto sobie zobaczyć, co by było gdyby. Moi drodzy, ale B6. B6 zostało zagrane w partii, co też się wydaje ruchem bardziej logicznym, takim ludzkim, gdyż sprawa jest następująca, bo po wybiciu Hetman ma drogę ucieczki. No i taki ruch myślę, że chce się zagrać. Nie sądzę, żeby człowiek, znaczy w tym sensie, że powiedzmy taki, powiedzmy, przeciętny szachista. Ja tutaj nie chcę nikogo oceniać, ale taki przeciętny szachista, jak ja, powiedzmy, no to tutaj może sobie. Taki ruch B5, bardzo ciężko wymyślać, według mnie. No nic, dobrze, nie, nie zagłębiajmy się za mocno. B6 poszło i, moi drodzy, kolejny szok. Aczkolwiek, no może już troszkę łatwiejsze posunięcie. Naprawdę, Arena szokuje tymi posunięciami, jest to niezwykle kreatywny zawodnik. Posunięcie B4. Zauważcie, że kolejnego pionka podstawia, ale już tego pionka za bardzo zbić nie można. Niestety, po tym biciu na B4 tak nie poszło, ale zaraz sobie do tego wrócimy, bo tutaj w partii został zagrany skoczek E4, ale... Zobaczmy, co by było po biciu. Niezwykłe tasiemce, moi drodzy, tutaj się szykują. Myślę, że to też jest przygotowane, ale to też nie są takie trudne posunięcie, jeżeli one są takie powiedzmy, forsowne, gdzie są takie prawie jedyne. I teraz ten ruch jest błędem, moi drodzy, trzeba to wykorzystać. Poszukajmy opcji, jak wykorzystać ten ruch. Otóż, skoczek bije na D5. Dużo tych poświęceń ze strony białych. To może się podobać zdecydowanie. No i teraz tak. No wybić nie można, no bo tracimy Hetmana, więc to nie ma co analizować. Myślę, że przewaga jest na tyle duża, że białe by sobie poradziły. Tutaj Hetman mógłby zagrać na C4. ok Jeżeli by na przykład Hetman zagrał na B5, to zauważcie, że mamy skoczek C7 z widełkami na wieżę i Hetmana. Więc Hetman powiedzmy C4. I moi drodzy, szach na E7. Król w 8 idzie i tutaj można Prawie skosić tego pionka, można wtrącić bardzo ważne posunięcie, już wytłumaczę dlaczego. Goniec na B3, bardzo interesujący ruch, gdyż na przykład tutaj po Hetman B5, powiedzmy Hetman B5, jeszcze na D3 oczywiście może ruszyć, ale tutaj silniki troszkę podpowiadają, że najlepsza obrona to jest B5, no ale zobaczmy dalej. Koniec A4. Oczywiście, moi drodzy, ja się troszkę podpieram. Znaczy, podpieram się silnikami, jasne, żeby wam tutaj babolców nie strzelać, a to jest ważne, to trzeba wykorzystywać w dzisiejszych czasach, tak naprawdę, ale nie ufajmy ślepo silnikom. To taki, taki apel. Oczywiście one są pomocne, ale e, zachowajmy tutaj e, zdrowy rozsądek i ludzkie podejście do szachów, moi drodzy. Wtedy będzie e, gra w szachy bardziej przyjemna na pewno. Hetman B2 musiałby prawdopodobnie się poruszyć i skoczek by wybił na C6. O co tutaj chodziło z tym gońcem A4? Otóż atakujemy wieżę i powiedzmy, wieża ucieka na E8. Wjeżdżamy skoczkiem do centrum. Tutaj Aronian się figurkami nieźle rozgrywa. Po wybiciu wybijamy i zauważcie, że ten goniec z stępem atakuje wieżę. To jest taki, myślę, że właśnie główny cel zagrania tym gońcem. Poza tym trochę straszymy Hetmana przy okazji. No i teraz, tak naprawdę, najlepszym ruchem dla. Czarnych byłoby wybicie i oddanie tej wieży, ale kto z nas by chciał tak po prostu oddać wieżę? Większość osób pewnie by zagrało b5, znaczy może nie większość, ale na pewno taki ruch jest rozważany. No i ten ruch jest już słaby, moi drodzy. Po tym posunięciu skoczek d3, łapiemy prawie hetmana, znaczy prawie, no próbujemy go złapać, hetman a3, moi drodzy, i goniec na b3. Zauważcie, że grozi goniec na b4. Ze złapaniem Hetmana, więc jedynym ruchem sensownym jest A5 i koniec C1. Hetman ma jedyne pole na A1, Hetman na C2. No i tu już grożą takie zagrania jak koniec B2 na przykład, albo koniec no, B2 w zasadzie, żeby pinować na A3, jeszcze myślałem o D2, ale jednak B2 lepsze. No i tutaj jak Hetman zbija, to po prostu król zbija tak. Hetman i figura na, na wieże. No ale jest A4, jeszcze się czarne bronią, no i koniec A2. Hetman niezwykle jest zapędzony w róg bardzo mocno, ale B4. Jeszcze ostatkiem sił, bo tu chodzi o to, że po podejściu gońcem jest wtrącenie na B3. Po odejściu, na przykład gońcem na D2 teraz, no to jest na B3 wtrącenie, więc tutaj się Hetman ratuje, a więc należałoby wybić. I po A3 również się troszkę czarne ratują, gdyż po koniec D2 Hetman B2. Dlatego te pionki spełniły jakąś tą swoją rolę, ale Moi drodzy, po C6, po C6 możemy być białymi niezwykle zadowoleni. Ta pozycja jest wygrana według oceny silnika. Ja dalej się nie wgłębiałem, bo możemy, nie wgłębiałem się. Możemy sobie patrzeć, co by było dalej. W następnym ruchu po prostu grozi już takie posunięcie, powiedzmy, goniec A3 i złapaniem Hetmana za tą wieżę. Ten pionek zaawansowany robi robotę. No, przewaga, przewaga, przewaga. Niezły tasiemiec, ale to mówię, dosyć forsowne i myślę, że nie aż tak bardzo trudne dla zawodników, właśnie na, dla arcymistrzów, powiedzmy. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ale no, warto sobie popatrzeć. To silniki jednak trochę pomagają w takich skomplikowanych pozycjach. Mój drodzy, skoczek zagrał na E4 w tym momencie. Skoczek wybił, pionek wybił, goniec wybił. No i powiedzmy tak, tutaj białe odbiły pionka jakość mniej i jest aktywność gońca, zauważcie. Przede wszystkim na C6 wisi. To jest ważna, y, ważna dla nas wiadomość, znaczy ważna wiadomość dla Aronian'a, gdyż jak weźmie tego pionka, tutaj pionki mogą być niebezpieczne i nawet bez tej jakości sobie spokojnie gra. No i wieża zagrywa na B8. Moi drodzy, to był błąd. Hmm, to był błąd. Teraz spróbujmy znaleźć kolejne y, fantastyczne według mnie zagranie y, Aronian'a. Otóż y, jest to, posunięcie uwaga, goniec na H7. Bardzo dobry ruch, standardowy. Bijemy tutaj, poświęcamy, wyciągamy króla na spacer. I skoczek G5. zauważcie, że król G8, Hetman H5, prawda? I tak w partii poszło, zaraz do tego wrócimy. Mata tutaj, niestety, dla białych nie ma. W sensie dla czarnych nie ma, dla białych niestety. Ale niezwykle interesująca rzecz. Sprawdźmy sobie, co po król G6, gdyż król G6 też jest takie zagranie. I trzeba się z tym liczyć i wiedzieć, jak, jak mniej więcej reagować. A potem ruchy myślę, że będą płynąć już same. W drodzy, Hetman G4, ruch obowiązkowy. Musimy grozić odejściem skoczkiem z szachem. Takie groźby muszą istnieć dla czarnych w tym wypadku, gdyż mamy wieże mniej, zauważcie, białymi i musimy atakować za wszelką cenę. Tutaj F5 byłby takim ruchem, myślę, że gryzącym mocno. Hetman G3 zawsze sobie odchodzimy grzecznie. No wieża E8 bronić, piona myślę, że trzeba. To takie najlepsze odejścia dla, dla czarnych. Oczywiście, e, co by było, gdyby to, wiecie, tych gałęzi jest mnóstwo. E, tutaj nie mamy aż tyle czasu. Ja zachęcam serdecznie do głębszych analiz. E, skoczek na E6 z szachem, moi drodzy. Król E7 i co grać białymi? Oczywiście, znowu poświęcamy kolejną figurę. Król E6. Zauważmy, mamy już e, skoczka i wieżę mniej. No, pionów w zasadzie nie będziemy tutaj na razie liczyć. Chociaż one mogą oczywiście mieć znaczenie, ale jak atakować dalej? Bo to jest niezwykle trudna pozycja. W zasadzie. Yy, znaczy na pozór trudna pozycja, bo Hetman, sam Hetman nie jest w stanie dać mata królowi albo zagrozić mu na tyle, żeby zdobyć, odbić materiał, powiedzmy. Trzeba wprowadzać kolejną armię do gry. Moi drodzy, E4. Taki ruch trzeba zagrać. co się narzuca, musi się nam narzucać. Przede wszystkim wieża chce wejść do gry, goniec chce wejść do gry. Nie mówię, że o. Od razu na G5, ale takie opcje istnieją oczywiście. Pionek wybił. No, na chwilę tutaj powiedzmy jest zasłonięty król. Dobra, jak grać dalej? Hetman G4. Moi drodzy, jeżeli król poszedłby na D5, to mamy Hetman H5 tutaj z szachem i odbijamy wieżę, i dalej król w centrum ma ogromne problemy. Król na E7. Hetman na 4 mógłby zbić, tutaj król D8 i kolejnego piona kosimy atakując. I na tym moja analiza tutaj tego tasiemca, moi drodzy, się kończy, gdyż grozi taki ruch goniec G5. Straty materialne tutaj na pewno jakieś będą dla czarnych. Nie ma takiej opcji, żeby nie było. Można próbować Hetman D6C6 nawet zagrać. Król troszeczkę ściśniony. No i dużo pionów po stronie białych. To jest wygrana pozycja białych i wiem, to się łatwo mówi. Jest silnik i podpowiada. Dla chętnych zapraszam do głębszej analizy. Moi drodzy, poskoczek G5 w tej sytuacji go nie na G8. O, goniec, król. Na G8 i Hetman zagrywa na H5. No grozimy takim ruchem, grozimy takim ruchem. Coś padnie na pewno. Skoczek F6 raczej obowiązkowe, pilnujemy na H7, bicie i król na H8. Moi drodzy, zauważmy, że nie mamy mata, nie dajemy mata tutaj królowi. To by było zbyt proste. Zbyt proste to by było. Hetman na C7, dwie wieże są tutaj atakowane. No ale po tym ruchu dwie wieże się bronią. Na szczęście białe mają kopnięcie tutaj na F7. To wszystko Mistrz Świata widział, ale nie miał wyjścia. No i odbicie. Troszeczkę oddychamy, troszeczkę jesteśmy zadowoleni już białymi, gdyż odbiliśmy wieże i dalej napieramy. To jest dobra wiadomość, ale wieża zagrywa na C8. No cóż, tu się wszystko broni. Więc Hetman wybija, broniąc dalej skoczka. No zauważmy, że białe troszeczkę tych pionków powybijały. Taka, powiedzmy, smutna wiadomość dla białych jest taka, że goniec czarnopolowy jest wyłączony z gry, gdyż go własne piony blokują. Ale to nie jest na zawsze, moi drodzy. Te piony zawsze mogą wyjść. Uwaga, skoczek D5. No to jest posunięcie niezwykle dobre w tej sytuacji, gdyż Hetman musi gdzieś odejść, powiedzmy tu na 7, tak poszło w partii, i wieża wybija skoczka. Nadal w tym momencie czarne mają figurę więcej, ale... Odpowiedź białych jest bezlitosna i bezwzględna. E4. To już było. Zobaczcie, goniec się uwalnia, atakując skoczka. Hetman zagrywa na D3, wtrącenie. No, bo tak naprawdę zobaczcie, że skoczek, jak odejdzie, no to Hetman dalej zagrywa na C7 i są potężne groźby. Powiedzmy wyobraźni, sobie spróbujmy wyobrazić. Skoczek F6, Hetman C7 że gdzieś tam musi powiedzmy zagrać. Nie wiem, C8 może straszyć. Hetman D6, próbujemy E5, atakujemy gońca, koniec G5. W zasadzie e, tak mocno, intuicyjnie to analizuje. Może po skoczek F6 jest najpierw związanie. Z groźbą wybicia hetman c7, różne są możliwości z ataku, więc myślę, że tutaj białe miały to przemyślane. Moi drodzy, w tym momencie hetman d3, no wtrącił tutaj Magnus Carlsen i co robić? Grozi wzięcie gońca. No bijemy, bijemy oczywiście. Hetman wybił tutaj Aronian. Z tego co kojarzę 4 lata temu, ja widziałem tą partię na żywo. On grał dosyć szybko, dosyć szybko i zgrabnie. Tutaj Hetman na C7 zostało zagrane. On już wiedział, co tu się święci, moi drodzy. A ja nadal tego nie widzę, jak białe mają wygrywać, tak? No ale nie, nie ja mam oś 2800. Tylko on. Prawie. Moi drodzy, po tym turnieju w 17 roku właśnie w tej partii Aronian wskoczył na 2.800. No, tutaj był w gazie. Widać ewidentnie. Pionek wybił na C6 i Goniec zagrywa na C8. No tak, Goniec tutaj jest przyblokowany. Broni się maksymalnie. I jak grać, moi drodzy, dalej? Teraz muszę przyznać, że to jest super arcymistrzowskie posunięcie. Niezwykle silny ruch. Bardzo trudny. I w ogóle... Jak wytłumaczyć takie posunięcie? Niezwykle interesujące posunięcie. H3. Moi drodzy, po prostu nie wiem co powiedzieć. Lufcik, ok. Jest to ruch wyczekujący. Ten lufcik jest robiony dokładnie. Konsekwencją tego posunięcia zaraz zobaczycie. Chodzi o to, żeby mimo wszystko jakaś, jakaś ciężka figura nie znalazła się na jedynce i nie dała mata królowi. Bardzo ładny ruch. Moi drodzy, Hetman D5 zostało zagrane. I co robić dalej? No Jak już wspominałem, sam Hetman nie jest w stanie wygrać partii. Wieża D1. Bronimy piona, ale nie chodzi o pasywną obronę piona. Absolutnie. Ta wieża ma bardzo ładne plany. Bardzo ładne plany i chce je realizować. Zegrane zostało E5, słusznie, i wieża D3. Prosto chcemy atakować. Pionek tutaj wybił na D4. I teraz dobry ruch. Hetman na E7. Ten Hetman przede wszystkim zwonił drogę pionkowi, ale też pojawiła się opcja szacha i ewentualnie wybicie na D4. Oczywiście w tym momencie nie można, gdyż dwie figury to bronią, ale już się pojawiały te opcje. Moi drodzy, Magnus Carlsen popełnia teraz błąd. Zresztą w tej pozycji trudno, znaczy łatwo o Trudno zagrać dobre, jedyne ruchy. Tak jak już wspomniałem, C7 idzie do przodu i mocno atakuje. Tutaj goniec F5 zostało zagrane. Wydaje się logiczne, że goniec się broni, wszystko pięknie, ale jest zwierzę G3. Goniec G6, moi drodzy, i Hetman H4 dał szacha. wieście lub nie, znaczy musicie uwierzyć, bo partia się skończyła. Magnus Carlsen poddał. Dlaczego? Otóż, po król, powiedzmy po. Goniec na przykład h5 jest wieża g5. A po hetman h5 bijemy wieżę na d8. Więc po król g8, takim sensownym wydaje się, bijemy po prostu gońca. No i ja tutaj tylko rozważam uciekanie pionka do hetmana, które jest już przegrywające również. Mamy odpowiedź hetmana7, chcemy dać mata. A jeżeli hetman d4 by tutaj bronił, to jak zagrać dalej? Otóż wieża g7. Hetman bije, bijemy. Powiedzmy królew 7 i z czystym sumieniem możemy wziąć pionka. Myślę, że dalej nie trzeba tłumaczyć. Wygrana jest w kieszeni. Moi drodzy, pozycja końcowa. Bardzo ciekawa partia roniana. Polecam tego zawodnika i bardzo dobrze Gregamit Hetmański i też słynie na przykład z partii hiszpańskiej czarnymi. Z tego co wiem, z wielu ciekawych otwarć. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się serdecznie, analizujcie partię, bądźcie szczęśliwi, grajcie w szachy. Na razie, hej!